Jest to szopka grębałowska, wykonana przez grębałowianina pana Mariana Benowicza, natomiast wyklejenie jest mojej roboty i mojej wnuczki. Sprawia mi to wielką satysfakcję. Szopki grębałowskie są wpisane niejako w tradycję świąt Bożego Narodzenia Grębałowa. Myśmy z tymi szopkami w latach 50. chodzili po Grębałowie. I stąd też zamiłowanie do wykonywania tych szopek kultywowane jest do dnia dzisiejszego. I jest bardzo dobrze, że w Nowej Hucie również jest konkurs szopek nowochuckich. Co to nam się urodziło? Córeczka się urodziła 4, 6.20. Dokładnie. Był pan przy porodzie? Pewnie. Słucham Urząd Stanu Cywilnego. Dzień dobry. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że zawieram związek małżeński. Że zawieram związek małżeński. Z tobą, Rafale. Z tobą, Rafale. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było trwałe. Było trwałe. Zgodne i szczęśliwe. Zgodne i szczęśliwe. A pierwsze co jest? Pierwsze również córa. Jezus, pan to ma szczęście. I też tutaj. Same dziewczyny. No tak jakoś wyszło. No ale powiem wyszło. Szczerze, że szczęśliwy jest. A jak starsza córcia ma na imię? Starsza córcia to jest Emilia. Emilia Weronika. Ładne. Obydwa. Są naprawdę szczęściarze. Teraz tak, tutaj pani podpisze. No jest tylko 100 lat. Imię ojca jakie będzie? Nie ma. Jakie będzie imię ojca? Musi być na artykuł 42. Musi pani jakieś imię ojca podać, a nazwisko będzie pani ten ojciec nosił. Kurde. Nie wiem, czy to będzie jakieś nosił? Nie. Bo w sumie ojciec jest nieznany wyżej 30. To nie, że nieznany. Jakieś pani miłe sercu imię wymyśli i poda. Ja. Muszę Jacek. Jacek? Tak. Dobrze. Jaki stan cywilny? Tak, wdowa jestem. Pani jest wdowa, mąż zmarł teraz, tak? Tak. Proszę panią, będzie ale pani. Już drugi raz zmarł, panie kierownik. Pierwszy raz zmarł, kiedy powiedziałam, żeby się wyniósł. I wyniósł się, wtedy zmarł. Naprawdę dla mnie był to szok straszny. Gorzej jak przy śmierci. A po raz drugi rzeczywiście zmarł już na wieki. Zobaczmy. Proszę. Ja mówię do narzeczonej, bo się uśmiecha do mnie. Przynajmniej powinna jeszcze. To właśnie ciekawo, później to nie wiadomo jak to będzie. Przez pierwszy miesiąc może być dobrze. Nie, z miesiąca na miesiąc będzie coraz lepiej. O, na początku będzie dobrze, a później będzie coraz lepiej. To dobrze, że z takim nastawieniem państwo wchodzicie w nowe, że tak powiem, życie.